Gdyby jakaś grupa ludzi, załóżmy, że nie, mieszkali gdzieś tak daleko, że nigdy nie słyszeli o Panu Jezusie na przykład i o świętach, i o Bożym Narodzeniu, i o Wielkanocy, i o wakacjach, i o niczym, po prostu nie znają naszej cywilizacji. Gdyby jakaś grupa ludzi, nie wiedzących nic o świecie, zobaczyła dzisiaj święta, na przykład przyjechaliby do Bielska Białej, przeszliby się po mieście, po sklepach, zaczepili parę osób, czy wiedzieliby, o co jeszcze w tych świętach chodzi? Jakie wyciągnęliby wnioski? Gdyby wieczorem wrócili do swojego hotelu, co między sobą, o czym by rozmawiali? Powiedzieliby, ciekawa uroczystość, chyba chodzi o to, żeby się przepchać pierwszemu w kolejce i kupić jak najwięcej. Ja powiedział, chyba nie. Chodzi o to chyba, żeby było bardziej ozdobnie. A jeśli ktoś, nie, słyszałem, że ktoś się urodził. Co sygnalizują święta w naszych domach? Zastanawiałem się nad tym, kiedy na moje własne nieszczęście musiałem iść zrobić zakupy. Wow. Kiedy wjechałem na parking, już wiedziałem, co się zgrane. No ale trzeba. Pomyślałem sobie, w czasie świętowania, zamiast mieć więcej czasu, ktoś nas pogania. Ktoś sprawia, że mamy go właściwie mniej niż normalny poniedziałek. Zamiast zwrócić uwagę na Jezusa, ktoś nas namawia po cichu i jakaś siła zmusza, żebyśmy jeszcze bardziej uwagę zwrócili na siebie. Świat nie pomoże nam poznać Jezusa. Fanatycy religijni też nie pomogą, oni są zajęci kłótnią, czy to był kwiecień, czy grudzień. Natomiast zastanawiałem się, jaka powinna być moja postawa, nie tylko w ten czas, kiedy cały świat nazywa ten okres Boże Narodzenie, wspominają jedni lepiej, drudzy gorzej, dla jednych najważniejszy jest Jezus, dla innych renifer, ale czy znajdę gdzieś coś, czym mogę się posilić? I parę takich myśli dzisiaj, przyjaciele, chciałbym w czasie tego kazania wam przekazać. Nie szukajcie teraz tego w Biblii, nie będziemy tego czytać. Znacie na pamięć ten werset, że kiedy te wszystkie rzeczy działy się w Betlejem, anioł zapowiedział Marii, że urodzi syna, że to się wydarzy w Betlejem. Jak wiemy, prorok ponad 700 lat przed narodzeniem Jezusa zapowiadał, jak to będzie wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Ale podoba mi się, gdzie tam jest napisane, znacie, jak mówię, na pamięć to, Maria natomiast zachowywała wszystkie te słowa w pamięci i myślach, łączyła je w całość. Tak możemy dosłownie tutaj to powiedzieć. Gdyby nie słowo od Boga, myślę, że nawet Marii i Józefowi trudno by było zobaczyć i zrobić, co należy. Bo przez Słowo Boże wiemy, co się dzieje i przez Słowo Boże wiemy, co zrobić. I już nie powiem o tak absurdalnej sytuacji, która raczej nie mogłaby mieć miejsca, że po prostu wyobraźcie sobie, że Miriam, która ma około 14 lat, po prostu odkrywa, że jest w ciąży. I ktoś jej mówi, może to, co pisał Izajas, to jest. To by było, sami widzicie, absurd tego, zawróćmy z tej drogi, nie? Bóg jej musiał powiedzieć, co się stanie. Bóg ją powołuje przez Gabriela. Gdyby Józef musiał zostać sam ze swoimi myślami, to wiemy, że ten sprawiedliwy człowiek próbował robić, co się da, żeby jakoś ominąć restrykcyjne żydowskie prawo, żeby uratować Miriam, Marię, Matkę Jezusa od ukamienowania, a co najmniej wypędzenia ze wsi i utraty dobrego imienia. Bóg zaczął ich pouczać i mówić. Oczywiście na sam ten temat można by było tutaj trzygodzinne seminarium zrobić. Myślę, że moje dzisiejsze słowo bardzo mocno się łączy i ma pewien sens, jeżeli zechcecie posłuchać z tej środy, z ostatniej środy nabożeństwa, które było na tym miejscu,
Nauczanie nasz pastor Edward Lorek mówił o czekaniu. Ja sobie też pozwolę, pastorze, na prywatę. Powiedziałeś, że ci kazałem. Ja nie kazałem, ja zaproponowałem. Żeby nie było, że mu kazuję. No. Koniec prywaty. Że narzuciłem temat. Ten temat się sam narzuca. Na co czekamy? Dokąd zmierzamy? Co z tym zrobimy? Tyle o czekaniu było, że ja właściwie tylko mogę powiedzieć o nim kilka myśli, bo o ile pastor Edward bardzo trafnie wyłożył nam w środę, czym jest to czekanie i co towarzyszy temu czekaniu, zachęcam, abyśmy sobie posłuchali. Tak mi się wydaje, że mój właściwie dzisiejszy wykład byłby taką czwartą i zamykającą częścią tego adwentowego cyklu, który był w środę. Czekanie nie jest przyjemne. To zostało powiedziane w środę. I kiedy zastanawiałem się w domu nad tymi słowami, zapisałem sobie jeszcze inne, które zupełnie z innego źródła jakby do mnie, po prostu na jednym z filmów o pewnej rodzinie w problemach dotarły. Bo zgadzam się, że czekanie nie jest przyjemne. Nikt z nas nie lubi czekać, nie? Pamiętam czasy, kiedy byłem dzieckiem. Jeżeli była kolejka po margarynę i było tylko 40 osób, to mówię, o, tylko 40 ludzi, biegnę stanąć, nie? Naprawdę, był taki czas, że margaryna, to się nazywało wtedy chyba palma, nie wiem, czy dalej się tak nazywa. Dalej, widzicie? Stałem i byłem bohaterem dnia. Mama wracała, a ja miałem dwie palmy, tylko mówiłem, że trzeba sąsiadce oddać złoty 40. Ale wystałem, bo było tylko 40 osób. Dzisiaj jak stoi 40 osób, stajecie w kolejce? Wiecie lepiej, nie? Facet w McDonaldzie przy zamówieniu nie chce ruszyć odpowiednio szybko, bo niestety nie ma Ferrari, już jesteśmy na niego źli. Czekanie nie jest przyjemne, ale wiecie, co jest jeszcze straszniejsze? Nieczekanie na nic. O ile nie mamy cierpliwości czekać, o tyle jeszcze straszniejszą ciemnością w życiu jest, kiedy człowiek mówi, a ja już na nic nie czekam. Ja się już niczego nie spodziewam. Słyszałem, jak ludzie tak mówią, i to było w odwiedzinach, w miejscach, gdzie nigdy nie chcielibyście trafić. Czekanie jest nieprzyjemne, ale jeszcze straszniejsze jest odkrycie, że czekaliśmy daremnie. Więc druga moja myśl, że nie tylko czekanie jest nieprzyjemne, ale straszną rzeczą jest, kiedy już odczekałeś swoje, doczekałeś się, w końcu to się stało i się okazało, że nie dostałeś to, na co oczekiwałeś. Pamiętam lata temu, jeszcze w czasach, kiedy byłem zakochany w choperach, w motocyklach, w pikniku country i to był w jakiś sposób klimat mojego życia. Rawa blues i tak dalej, inne imprezy. Jeden z wokalistów nieżyjących już dzisiaj. Pamiętam, jak na koncercie improwizował i ze łzami w oczach śpiewał bluesa nic. Nic się w mym życiu nie spełniło. W psalmach napisano oczekuj. Pastor nam poddał ten werset z Izajasza, zachęcający ci, którzy oczekują Pana. Są w jakiś sposób wrażliwi na to, co się dzieje. W psalmach napisano oczekuj, ale jest też ten psalm, Czekałem na Jahwę, a On się nade mną pochylił. A On się do mnie pochylił dosłownie. I postawił moje nogi na skalę, pisze psalmista. Innymi słowami pisze, czekałem i się doczekałem. I pomyślałem sobie, że Kościół jest czasami jedynym miejscem, gdzie ludzie siedzą i na nic nie czekają. Nie znajdziecie restauracji, w której ludzie siedzą. I zresztą żadna restauracja nie chciałaby takich klientów. Podchodzisz do stolika i kelner się pyta, słucha, a my na nic nie czekamy. Tak, wie pan, wolne było. Nie znajdziesz przystanku, na którym ktoś siedzi i na nic już nie czeka.
Jeżeli siedzi na przystanku, czeka na autobus. A jeżeli ci powie, że na nic nie czeka, to może dlatego, że nie ma już dokąd pojechać. Bo jeszcze bardziej na nic nie czeka. W Dziejach Apostolskich uczniowie w drodze do Emaus, załamani ukrzyżowaniem, poruszeni informacją o tym, że podobno Jezus żyje, ale kto wie dokładnie, jak to z tym wszystkim jest. Tak upraszczając tą historię, zachęcam do czytania Dziejów Apostolskich. Idą sobie do Emaus, spotykają Jezusa, ale nie rozpoznają Go i mówią właśnie to coś o tym czekaniu, ale nie doczekaniu się tego, co mi się wydaje, że byłoby właściwie. I mówią do Pana Jezusa, jeszcze raz powtarzam, nie wiedząc dla tych z was, którzy nie czytali jeszcze Dziejów Apostolskich, że to Jezus, mówią, a myśmy się spodziewali, a myśmy myśleli, że... Czyli wskazują, czekaliśmy na coś zupełnie innego, niż się wydarzyło. Jezus oczywiście idzie z nimi. Tam Biblia nam pokazuje, jak przepięknie wykłada im cały Stary Testament. Tore, Nevim, Ketubim, Tore, pisma proroków. I tam jest pisze, że on przez Mojżesza, przez proroków, przez pisma, czy inni tam tłumaczą psalmy, wyłożył im. A potem, kiedy z nimi zasiadł, rozpoznali go. I kiedy znikł sprzed ich oczu, mówią, czy nasze serca w nas nie pałały, że jednak to jakoś, to się dzieje, na co czekaliśmy. Czy czasami mówimy, że czekamy na kogoś, ale nie do końca właśnie czekamy na tego kogoś. Więc dzisiaj moja myśl dla was, przyjaciele, jest taka, pastor powiedział nam o czekaniu, a ja dziś chcę zapytać, okej, skoro wiemy, na co czekamy, bo ustaliliśmy w środę już, że czekamy na Jezusa i dziś też to wiemy, w jakiś sposób czekamy, w jakiś sposób się doczekaliśmy. On przyszedł, ale przychodzi. To chcę się zapytać, na jakiego Jezusa dzisiaj czekasz? Czy Jezus, na którego czekasz, jest biblijnym Jezusem, prawdziwym Jezusem? Czy jest może takim moim Jezusem, takim dopasowanym do moich poglądów, do mojego spostrzegania świata opartego na mojej własnej mądrości? Na kogo czekam? Bo czasami mówimy, czekam na, ale nie czekasz na tego kogoś. Zdarzało ci się powiedzieć, czekam na kuriera. Mówiliście coś takiego kiedyś? I przyjeżdża kurier, patrzysz, a to jakaś pani przynosi paczkę, ale mówisz, ja nie biorę tej paczki, a na pana Wiesława czekałem, nie na panią. Nie, ty nie czekasz na kuriera. Czy to pan Wiesław, czy pani Basia, czy jakby tam nie nazwać. Ty czekasz na co? Na co czekasz dziś? Czekasz na paczkę. Nikt z nas nie płacze, że nie przyjechał ten kurier, co zawsze. Bo my, on jest tylko kimś, kto donosi to, na co czekamy. Gorzej, gdy nam wszystko jedno, jaki Jezus jest tym, którego oczekujemy. Gdy nam właściwie wszystko jedno, czy na Niego czekamy, czy nie. Gdy nam wszystko jedno, czy jesteśmy umówieni, czy nie. Nawet z dziewczyną nie da się umówić byle gdzie, co też było poruszone ostatnio. Nawet ze swoją sympatią nie możesz się umówić gdziekolwiek, tylko trzeba ustalić jakieś miejsce. O ileż bardziej z Bogiem. Trzeba się spotkać na Jego warunkach, w Jego czasie. On mówi, że jeżeli ojciec nie pociągnie, to ja dodam od siebie parafrazę, to wołami nie pociągniesz, nie? On się umawia. I gorzej jest, kiedy nam wszystko jedno, jaki Jezus jest głoszony, byle było z Nim to, co ja chcę. Jeżeli zaspokoi to, co mi się podoba, to właściwie mi wszystko jedno. Szczerze mówiąc, taka była moja pierwsza modlitwa, kiedy przed moim nawróceniem, długo przed moim nawróceniem, wróciłem do domu na... Przepraszam, krótko przed moim nawróceniem, powiedziałem długo. Wróciłem do domu na... W stanie wskazującym, rano miałem totalnego kaca. Żyłem bez Pana Boga na tym świecie, jako młody człowiek, który nie mógł sobie znaleźć miejsca ani w wojsku, ani na świecie. I do dziś pamiętam, jak wyszedłem na ulicę. I Bóg mnie usłyszał, chociaż właśnie moja modlitwa była tego typu, ja nawet nie wiedziałem, czego chcę. I pamiętam do dziś, jak się pomodliłem, Boże, gdybyś Ty istniał, jakiś Budda, jakiś Krishna, jakiś Jehowa, jakiś Jezus, cokolwiek, żeby ktokolwiek istniał. Takie było moje pojęcie
nadnaturalnego świata. Nie znałem Słowa Bożego, nie wiedziałem, kim jest Pan Jezus, tak naprawdę biblijnie. W sensie wiedziałem, wiecie, no Kościół na każdym kroku. Ja nie wychowałem się bez wiedzy o Bogu, ale wiecie, o co mi chodzi. Tak się mi wydawało, że to tak właściwie to wszystko jedno, nie? Ale kiedy On przyszedł w moje życie, wszystko się zmieniło. Mogłem tu teraz opowiedzieć moje świadectwo, na co oczywiście nie ma czasu, chciałbym przeczytać Izajasza, te prorocze słowa dotyczące dni, kiedy narodził się Jezus, napisane 700 lat przed Jego narodzeniem. Izajasz 9, rozdział 1, werset. Lud, który chodzi w ciemności, chodził w ciemnościach, zobaczył światłość wielką. Nad mieszkańcami krainy ciemności wzeszła światłość ogromna, pisze Izajasz 9:1. On przyniósł światło. Czy czekam w moim życiu na światło? Czy naprawdę chciałbym, żeby Bóg oświetlił wszystko, co w nim jest? Czy naprawdę doszedłem do miejsca, kiedy już nie chcę kłamać, kraść, oszukiwać? Doszedłem do miejsca, że potrzebuję pomocy w moich nałogach, w mojej psychice, w tym, co się stało w moim życiu. I proszę Boga, Boże, zapal Twoje światło nade mną. Jak długo mogę żyć, naśladując diabła? Jak długo mogę żyć, nie naśladując nikogo? Jak długo mogę chodzić w pustce? On przyniósł światło. Czy na Jego światło czekam? Jest takie proroctwo w Biblii, nie będziemy go czytać. Dużo czasu by zajęło wyjaśnienie, kiedy prorok Jeremiasz ogłasza, a ja będę przeszukiwać Jeruzalem z pochodnią w mej dłoni. Innymi słowami, Bóg sygnalizuje swojemu ludowi, ja zajrzę w każdy zakamarek. Chcę wiedzieć, co się w was dzieje. Chcę pomóc. Chcę być Bogiem. Chcę być Bogiem, który osądzi to, co złe i uratuje to, co moje. Odnajdzie to, co się zgubiło. Jaki jest twój Jezus? Na jakiego Jezusa czekasz? Bo czasami wolimy innego Jezusa. Jak powiedziałem, takiego uszytego na naszą miarę. Jezusa Polaka, Jezusa Amerykanina, Jezusa Dziadka Mroza, Jezusa fajnego, Jezusa pobożnie zostającego tylko w kościele, żeby przynajmniej nie wtrącał się w nasze sprawy. Dzisiaj jest takie modne mówienie, że państwo i kościół muszą zostać oddzielone, ale już nikt nie pamięta, skąd się wzięło takie powiedzenie. Powstało wtedy, kiedy szanowano wolność i Słowo Boże i powiedziano, że rozdział państwa od kościoła polegał na tym, że kościół mógł nauczać pełnej prawdy bez względu na to, co mówiło państwo, a nie dotyczył tego. Dotyczył wolności kościoła i wyznania, a nie tego, w co dzisiaj próbuje się ubrać te słowa. W Starym Testamencie dostają ludzie proroctwa i wyrazem wielkiej pobożności tamtych dni staje się czekanie na Jezusa. Na Mesjasza, na Chrystusa dokładniej. Chrystus to to samo, co po grecku mamy od greki Chrystus, z języka hebrajskiego mamy Mesjasz. To znaczy to samo. Chrystus i Mesjasz, te dwa słowa oznaczają to samo, oznaczają pomazańca. I w tamtym czasie czekanie na Niego było aktem najwyższej pobożności. Jednak Bóg milczy przez 400 lat. Ludzie czekają. Ostatnie słowa, jakie wypowiada prorok, to są słowa zapowiadające, co zacznie czynić Jezus, kiedy przyjdzie. Księdz Malachiasza, 3 rozdział, 24 werset. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, aby gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Innymi słowami, Stary Testament prorokuje, przyjdzie Bóg. I Bóg nie zostawi nas bez przemiany. Bóg będzie chciał zmienić nasze serca. Będzie chciał zmienić to, jak widzimy, jak żyjemy, kim jesteśmy na tym świecie. Czasem myślimy, że wiecie, nasza aktywność w kościele, to, że ja mówię kazanie, nie wiem, czy ktoś tu grał, ktoś coś zrobił, pracuje z dziećmi, sprząta, naprawia, robi coś, że nasza aktywność w kościele jest wynikiem tego, że poznaliśmy Jezusa. Nie, nasza aktywność w kościele musi być wynikiem prawego serca, kochania Jezusa i dlatego służę, dlatego robię. Wynikiem tego, że dosłownie Jezusa poznałem tym pierwszym, jest przemiana życia, a nie aktywność kościelna. Dlatego nie każdego się o to prosi.
Aktywność jest wynikiem miłości, służby, tego, że chcesz się ugiąć. Kiedy jeszcze cały świat nie miał pojęcia o Jezusie, kim On będzie, oni już rozmyślali nad kołyską. Oni już się martwili, jak to będzie. I zastanawiali się nad wieloma usłyszanymi od aniołów i od ludzi słowami. Czasem mówimy, Pan Jezus powiedział, ale gdy się Jezus urodził, to oni Go uczyli mówić. Mam na myśli Marię i Józefa. Mówimy wielką prawdę, że siedzi po prawicy Ojca, ale był czas, że siadywał Marii na kolanach. Mówimy wszystko w Jego dłoni, ale był czas, gdy Jego mała dłoń była w dużej, spracowanej ręce Józefa. Mówimy o Jezusie, 100% Bóg, 100% człowiek. Słowo stało się ciałem. Nazwą Go Emanuel. Imię Emanuel tłumaczy się Bóg z nami, jak wiecie. I dlatego zatytułowałem ten mój wykład dzisiaj, czy to mój Jezus? Innymi słowami, czy to ten Jezus, którego objawia Biblia, to jest mój Jezus? Czy na Niego czekam? Czy o Niego chodzi? Bo nasze podejście do wybaczenia chociażby często wskazuje na to, że to nie na tego Jezusa, który jest w Biblii, czekamy. Nasze podejście do Słowa Bożego, do Boga, często wskazuje na to, że to nie jest ten Jezus w Biblii objawiony, na którego my czekamy. Nasze zachowanie na drodze, wśród ludzi, moje i Twoje zachowanie, często pokazuje, że zapominamy na kogo naprawdę czekaliśmy, kto naprawdę przyszedł i kto wkrótce powróci. Bóg zapalił światło. Niekoniecznie w wygodnej chwili. Zapalił światło, kiedy jeszcze za dużo widać, kim naprawdę jesteśmy. Tak przychodzi światło Ewangelii. Nie jesteśmy gotowi, ale On jest gotowy. Gdy przyszedł Jezus w Betlejem, gdy narodził się w Betlejem, przecież cały Izrael na Niego czekał. Wszyscy o tym mówili, czytali proroctwa, zachęcali się. Z powodu tego, jak widzą Mesjasza, podzielili się na tysiące opinii. Czy się doczekali? Poganie przyszli ze wschodu, mędrcy. Jak czytałem, oddali Mu pokłon. Oni szukali tego prawdziwego. Nie interesował ich Herod i nic innego. Herod w tym czasie trząsł się o władzę. A tak naprawdę nawet nie tyle o władzę, o to, że wszystko musiałby zmienić. Niedawno oglądaliśmy takie historyjki, które ludzie nagrali w czasie świąt na YouTubie. I wiecie, 2 czy 3 razy pojawiło się coś, co totalnie mną wstrząsnęło, że ludzie mogą coś takiego dziecku zrobić. Nie wiem, tam się wszyscy śmiali, ale mi się to w ogóle nie wydawało śmieszne. Mówię mojej żonie, nie wyobrażam sobie naszym dzieciom coś takiego zrobić. A mianowicie, że brali rodzice, wiecie, pudełko z iPhone'a albo z PlayStation i tam w środku były książki, skarpety. I to dziecko odpakowywało i kwiczało dosłownie z radości, biegało, że PlayStation dostało. I potem otwiera, a tam skarpety i 2 książki. I patrzę, chłopcu się trzęsą wargi, ma łzy w oczach, a całe towarzycho się, słuchajcie, śmieje. Myślę, ja nie wiem, co w tym jest zabawnego. To jest chore. Bóg nie chce, byśmy dostali coś, co nas całkowicie rozczaruje i rozbije. A czasem właśnie tak my ludziom prezentujemy Jezusa. Nawróć się, będziesz bogaty. Nawróć się, w ogóle nie będziesz miał problemów. Dajemy ludziom paczkę z PlayStation, ale w środku dostają cegłę codziennego chodzenia do kościoła. Gdzieś ktoś sprawił, że uwierzyliśmy, że chodzenie do kościoła jest tym, co trzeba zrobić. Gdy Bóg mówi, bycie kościołem jest tym, co trzeba zrobić. Bóg zawsze, gdy się pojawia, ten Jezus, na którego oni czekali, który był prorokowany i zwiastowany, On zawsze, gdy się pojawia, na 100% robi 3 rzeczy. To są 3 punkty, które muszą się stać w twoim życiu, jeśli spotkałeś Jezusa. Po pierwsze, zawsze zapewnia o swojej miłości najpierw. W jaki sposób? Nie mówi, słuchajcie, grzech nie ma znaczenia, to nieważne, jest ten dobry Jezus. Nie, tak nie mówi. Ale mówi tak, jak do tej nierządnicy. I ja cię nie osądzam. Idź i nie grzesz więcej. Ale na 100% zapewnia o swojej miłości. Mówi, ja widzę. Wszystko widzę. Ja słyszę, wszystko słyszę. Mam plan, nie bój się. Moim planem jest, żeby nikt nie zginął, żebyś był zbawiony. Mój plan dla twojego życia to jest wieczność spędzona ze mną.
Po drugie, kiedy Bóg przychodzi na 100% zawsze zbawia. Co to znaczy, że jesteś zbawiony? Jesteś zbawiony, to nie jest słowna deklaracja czy lista członkowska wypełniona w biurze naszego kościoła czy jakiegokolwiek innego kościoła. Bóg, kiedy przyjdzie, nie będzie przeglądał kartotek kościelnych. Kiedy mówimy zbawia, zbawienie to spotkać Go, doznać wolności w Nim i w tej wolności wybrać, że idę za Jezusem i już nie wracam. To jest pełna przemiana, metanoia całkowita, czyli przemienienie. To stare to nie jest stare, pogipsowane, wygładzone, odnowione. Tam w środku stary grzyb, a z zewnątrz normalnie świątynia. Nie, to jest całkowicie nowe stworzenie. To jest zbawienie. I po trzecie, na 100%, gdy spotkasz Jezusa w ten rzeczywisty, biblijny sposób, On powołuje. Stąd w tylu z was to pragnienie. Jeździcie do szpitali psychiatrycznych, odwiedzacie ludzi w szpitalach jako misję zboru. Nie mówię o odwiedzaniu znajomych czy przyjaciół. Jedziecie do obcych wam ludzi, by w szpitalu psychiatrycznym, w innym szpitalu, w więzieniu, na ulicy, na placu Chrobrego, w czasie ewangelizacji, którą robi Steiger, czy w czasie ewangelizacji, którą robi nasza misja w szpitalu psychiatrycznym i inne nasze misje. Długo by wymieniać. Obejmujecie i przytulacie z miłością, głosząc właśnie Jezusa. To jest znak, że w was doszło do przemiany. Błogosławię wam za to. Dziękuję wam za to. To jest prezentacja Jezusa. Chwała Jezusowi. Oddajmy mu chwałę. Po co komu takie chrześcijaństwo, że mi tylko obowiązków przybędzie? Wcześniej nie chodziłem, a teraz będę chodził. Naprawdę myślisz, że Panu Bogu po coś to potrzebne? Myślisz, że Boga będzie głowa boleć, bo nie chodzisz do kościoła? Pamiętajmy jeszcze raz, kościołem jesteśmy, a nie do kościoła chodzimy. Ja wiem, że jestem monotematyczny, ale to jest we mnie. Co widzimy w dzisiejszym tekście Słowa Bożego? Że lud, który chodził w ciemności, zobaczył światłość. Zrobiło się jasno. Nad mieszkańcami krainy ciemności wzeszła światłość ogromna. Żyli w krainie ciemności. Co znaczy ciemność? Nie mieli dnia, mieli dzień. Mijały dni i noce, ale ludzie nie rozumieli, po co żyją, co jest dobre, co jest złe. Jaka jest definicja tego, co dobre? Jaka definicja tego, co złe? Czy dobre to tylko to, co mi się podoba, a złe to, co mi się nie podoba? To może jest definicja jakiejś partii, ale nie chrześcijaństwa, nie Jezusa. Widzimy, że coś powinni zobaczyć. Światło się świeci. Jeśli świeci się światło, a my nadal nic nie widzimy, to jest raczej nie problem ze światłem. To jest tak, jak ja dzisiaj powiedziałem, wy krzyczeliście, skąd jesteście, ale problem nie był z tym, że wy niewyraźnie mówicie, ale szum i może ja tutaj źle słyszałem. Problem był w tym, jak ja słyszałem. I tak jest z tym, jak też widzimy. Jeśli świeci się światło i nic nie widzisz, to jest jakiś problem. Oznacza problem z oczami. Gdy nie widzimy miłości, oznacza problem z sercem. I Bóg chce to przemienić, byśmy miłość zobaczyli. On to światło. Był niezrozumiały dla ziemskiego sposobu patrzenia długo po swoim narodzeniu. W Getsemanii dopiero. W całej pełni widać, po co przyszedł. Ojcze, jeśli to jest Twoja wola, to był gotowy iść. Ale jeśli to nie jest Twoja wola, niech mnie ten kielich minie. Pamiętacie tą modlitwę w Getsemanie? To jest to, po co było Betlejem. Betlejem nie było po to, żeby aniołowie mogli wystąpić. Betlejem było po to, aby On nas mógł zbawić. Musiał przyjść ktoś, kto będzie bez grzechu. Nie ma na świecie ani jednego człowieka. W tej chwili podobno dochodzimy do 8 miliardów istnień. Nie wiem, kto to liczy, jak to liczy, ale wiem jedno, że jeżeli nawet jest nas 7,5 miliarda czy 8, ile by nas nie było miliardów, nawet gdyby się okazało, że jest 10, to nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli. Kropka. Był jeden bez grzechu, narodzony w Betlejem, Syn Boży Jezus Chrystus, który zaproponował nam zbawienie. Także dzisiaj, gdziekolwiek będziecie, gdziekolwiek się dziś wybieracie, usłyszcie ludziom w połączeniu tych kropek. Usłyszcie światłem nad krainą ciemności. Radujcie się. Zjedźcie dobrą kolację. Ja planuję to samo. Mam wspaniałych gości dzisiaj i wspaniałe plany na wieczór. Ale pośród tego wszystkiego nie chcę zapomnieć. Nie chcę, aby się mi rozerwało to, co kiedyś się połączyło w moim sercu. On narodził się, aby za nas wziąć ten ciężki krzyż.
i pójść na Golgotę. Ten, który nie miał grzechów, za nas stał się grzechem. Ktoś przyszedł spłacić nasze długi. Ktoś żył prawym, świętym życiem, nie ktoś. Ten Jezus powinien powiedzieć, Jezus żył prawym, świętym życiem, a umierał zadłużony na wieczność, długiem nie do spłacenia, z zobowiązaniami, które ja i ty przez nasz grzech zaciągnęliśmy. I kiedy wydawało się, że zgasło wszelkie światło, on postawił na tym Bożą pieczęć miłości, a treść pieczęci brzmiała, wykonało się. I trzeciego dnia zmartwychwstał ten, który rodził się w Betlejem i ogłosił wolność od wszelkiego grzechu. Jeśli jesteś dziś na tej sali związany nałogami, alkoholizmem, kłamstwem, kradzieżą, pornografią, nie świętuj tych świąt w kajdankach tego grzechu. Dzisiaj możesz wyznać swój grzech i Bóg przyniesie ci wolność. Dzisiaj bądźcie ludźmi wskazującymi na Jezusa. Całe życie nimi bądźcie, ale dziś może być okazja, żeby też innym pokazać. Połączcie kropki. To ten Jezus pod krzyżem Golgoty. Gdy jego matka widziała, co się dzieje, powiem wam, nie wiedziała wiele więcej niż w Betlejem. Przecież pamiętacie, co anioł zapowiadał? Pamiętacie proroctwa? Miał być król. Miał zasiąść na tronie Dawida. Miał królować mocną ręką. A musiała go wkładać do w tej jaskini, w której mieszkały owce, zwierzęta, pasterze tam trzymali. Musiała go położyć do tego kamiennego żłobu. A przecież takie proroctwo słyszała. A potem go widziała, jak w hańbie, cały z krwi, zbity, tak, że go nie mogliśmy poznać, pisze Izajasz. Umierał na krzyżu Golgoty, a ona w sercu swoim przechowywała, a według proroctwa serce jej przeniknął miecz. Nie wyglądał na króla tam. Na krzyżu nie wyglądał jak światło świata, a jednak to, co niezwykłe w Jezusie, to nie tylko jego narodzenie z dziewicy. Czy gdyby tylko to o to chodziło, że miał się narodzić z dziewicy, no to jakie by to miało tak naprawdę dla nas znaczenie? Powiedzcie mi. Czym się tutaj ekscytować? Nie zrozumcie mnie źle. Cudownie, że urodził się tak niezwykle. To jest prawda biblijna. Syn Boży narodził się z Marii Dziewicy. Tak mówi Biblia. Okej. Ale gdyby tylko to, no to jak długo się mogę ekscytować, że się urodził z dziewicy? I potem by było, że żył, no i poszedł do nieba. A co ze mną? Tu naprawdę też chodzi o nas. On nie tylko tak się urodził, ale on to, co naprawdę uczynił. Centrum chrześcijaństwa nie jest Betlejem. To początek centrum. Ale centrum chrześcijaństwa jest pusty grób i zmartwychwstały dla mojego i twojego życia Zbawca. Amen. To jest to, o co chodzi. Święta Bożego Narodzenia bez Golgoty i zmartwychwstania są bez celu. Są czekaniem na autobus na przystanku, który nigdy nie jeździ. Który nigdy nie przyjedzie. Świadomości wielu ludzi tamtych czasów, nie tylko Mesjasz nie przyszedł, ale miał przyjść inaczej. Zeloci uważali, że jak Mesjasz przyjdzie, to zbierze zbrojne zastępy Izraela i wyrżną Rzymian i nasze będzie u góry. Każde inne stronnictwo miało swoje wyobrażenie, jakim będzie Mesjasz. A przyszedł Mesjasz. Urodził się w Betlejem w stajni, w tej jaskini, gdzie trzymano zwierzęta. Żył spokojnie, szedł ulicami Izraela, tam gdzie siedzieli ślepi. Zostawała pusta miska żebraka. Na brzegu zostały obrócone dnem do góry łodzie rybaków, bo poszli za nim. Na stole celnika zostały pieniądze, bo poszedł za nim. Gdzie siedział ślepiec, nie było już nikogo. Gdzie żebrał chromy, poszedł. Gdzie kobietę chciano ukamieniować, został pusty plac i wyrzucone z rąk osądzających kamienie. Przyszedł i czynił dobro. Pokazał cnoty naszego Boga, powołując nas do tego. Miało różne formy odrzucenie Jezusa. Od zamkniętych drzwi do rzezi niemowląt. Każdy mógł znaleźć swoje miejsce w osłabieniu i w obojętności wobec jego przyjścia, jeśli tylko go nie chciał. I Symeon jest dla nas wielką lekcją wiary. Pamiętacie Symeona? Biblia mówi, że kiedy wnieśli Jezusa do świątyni, on podszedł. I Biblia mówi o nim tak, temu, nie musicie tego szukać, znacie to na pamięć, temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Tam jest piękne, wiecie, jeśli chodzi o Grekę, tam jest piękna ta gra słów.
Tam nie jest tyle, że temu Duch Święty powiedział, że ujrzy, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie ujrzy Jezusa. Tam jest dosłownie, a temu Duch Święty, i to słowo powiedział tam bardziej jest słowem, odpowiedział na pytanie. Bez pytania. Odpowiedział na. Innymi to, co chcę powiedzieć słowami, tam jest, Bóg odpowiedział na modlitwy i oczekiwania jego serca, że nie umrzesz, dopóki nie zobaczysz. Ale zwróćcie uwagę, że nadal musiał oglądać śmierć. Tak czy nie? A nie myślę, że wiesz, w ogóle nie umrzesz, nie? Nie ujrzysz śmierci, dopóki nie zobaczysz Mesjasza. Ale jeśli zobaczyłeś Mesjasza i go przyjąłeś, to śmierć, wiesz, to jest jakbyś zasnął. Śmierć nie ma, tylko cień może zobaczysz, ale nie ją. Czyli musiał ujrzeć śmierć, ale najpierw oglądał Chrystusa. Od tej pory to kierunek naszej wiary. Fajnie ci się mówi, ktoś powie. Ale jak mam naśladować Symeona? Jak mam to zrobić? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Dokładnie. Jak do Symeona, mamy tą obietnicę. Zachowaj jego słowo, a śmierci nie ujrzysz. Może jej cień zobaczysz, tak jak on. Wtedy wiarą było czekanie na narodzenie. Dzisiaj jest wiarą narodzić się na nowo i czekać na jego przyjście. Czy Jezus ma miejsce w moim życiu, ten biblijny Jezus? To nie przenośna, to fakt życia lub śmierci. Świat wydaje się znać lepsze drogi i szybsze rozwiązania. Ciągle jednak te rozwiązania światowe doprowadzają świat do wojny i mroku. Zobaczcie, co się dzieje na naszym świecie. Co się dzieje z ludzkimi sercami. Czasem ludzie widzą więcej, a czasem nic nie widzą. Czasem w kościele wszystko, co wiedzą, to spór, czy to było w ten dzień, czy inny dzień. Zgorszenie, nienawiść, znak pokoju bez znaczenia. Jak wam powiedziałem, mam kilka osób, które modlą się o moje życie i o moją służbę. Jedna z sióstr, wstawiennik, który modli się o moją służbę, moje życie, osoba, która się o mnie modli i wspiera mnie, napisała mi takiego SMS-a i spytałem się jej, czy mogę wam przeczytać. Bardzo poruszyła mnie jej refleksja na święta. Przeczytam wam tego SMS-a. Pragnę podzielić się moimi świątecznymi przemyśleniami i złożyć świąteczne życzenia. To niepojęte. W tym wszechobecnym pędzie życia pośród chronicznego braku czasu, zmęczenia i pustki tego świata mogę doświadczyć wewnętrznego, i tutaj fajnie napisała, spokoju, ale S jest ujęte w nawias. Pokoju. Pokoju. Odradzania sił tak potrzebnych na co dzień i doświadczania potęgi miłości. Miłości, która ma moc dać początek nowego, tam, gdzie my tracimy nadzieję, która gotowa jest dotknąć każdej dziedziny naszego życia i nadać jej nowy wymiar i sens. Miłości stabilnej, czystej, ogromnej i niepojętej. Tą miłością jest Bóg. Moim zdaniem, tego typu myśli w sercu, jeśli masz podobne, wskazują, że naprawdę znalazłeś Pana Jezusa, tego objawionego w Biblii. Króla królów, Pana panów, Zbawiciela, Boga niosącego pokój. Boga, który mówi, ja mam rozwiązanie dla twojego życia, gdziekolwiek teraz jesteś. Kiedy się modlimy, to nie Bóg zmienia się na lepsze. To nie sytuacja zmienia się na lepsze. To my zmieniamy się. Modlitwa nie zmienia Boga, modlitwa zmienia nas. Dlatego uwielbiajmy Go, trwajmy w Nim. Pomóżcie dzisiaj ludziom połączyć kropki, stajenkę z Golgotą. Pomóżcie dzisiaj ludziom zobaczyć w was, w wierzących ludziach, nie agitatorów innego wyznania. Jeśli ktoś to robi, robisz obrzydliwą rzecz, agitując do innego kościoła. Nie jesteśmy do tego powołani. Jesteśmy powołani, amen, wskazywać na Zbawcę, na Syna Bożego Jezusa Chrystusa.
Pomóż dzisiaj zobaczyć ludziom nie to, co pisze na naszym budynku, ale to, co Bóg zrobił w twoim sercu. Oto ogłaszam takie święta. Święta, gdzie Jezus jest naszym świadectwem. On żyje i króluje w nas. Oddajmy Mu chwałę.